Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Alok i kolejny odcinek z Farminga przed nami. Jest ze mną Duszek. Cześć, jestem Duszek, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19. Nie znamy się z Kason. Cześć Kason. Cześć, nie robię śmiesznego głosu, bo wtedy brzmi bardzo źle. A Duszek teraz to naturalnie brzmi. Tak jest. Ej, ale Alok, teraz sprzedam Ci tipa. Ostatnio oglądaliśmy z Duszkiem stary odcinek, gdzie on właśnie tak gadał i gadał, o Boże, ale byłem zje pip i w ogóle i tam na siebie narzekał, że o Jezu, jak tu strasznie brzmi, a teraz tak się przywitał baran. No to jest, wiesz, to jest Duszek, no tam nie ogarniesz tego człowieku. Aha, i ja mam jechać za tobą, tak? No. Duszek, ty kurde baranie ty. Ale to ma, ten silnik jest tej samej rozpiętości, co... Pozwolę ci zgadywać. Odpowiedź brzmi nie. Prawo, wygrałeś talon. Na kaczora i balon. Tylko teraz jak ja zakultywuję nawiezione pole, to ono nadal będzie nawiezione, nie? Ej, Alok, powiedz mi, czemu on 8 na godzinę jeździ z tym opryskiwaczem? No właśnie bardzo wolno jeździ, ja nie mogę tam już nic naprawić. Ale wiesz, że z moim opryskiwaczem też tak wolno jeździ ciągnik? No może tak ma jechać oprysk, nie? Ty, ale teoretycznie 12 na godzinę niby. A ja mam pomysł. Ja spróbuję się dyszami pobawić. Może od tego to zależy. Czym? A, że podnieść je na przykład? No albo opuścić. A nie, to nic nie robi. A w ogóle tak, wracając do tematu rury wydechowej, powiedz mi, dlaczego te rury są skierowane do przodu? Znaczy... No a po co mają być skierowane na kabinę? Co? Na kabinę mają być skierowane? No, patrz. Nie wiem, ale bardziej mi chodzi w stylu, na przykład w bok. No, nie wiem, kurde. Ale tak bezpośrednio nie, są... w bok, jakbyś patrz. Jechał obok kogoś, przy, nie wiem, jakichkolwiek pracach polowych byś jechał obok kogoś, no to byś mu dmuchał, nie? A no tak dobra, dmuchasz ale... do przodu. No nie wiem, na pewno jest dłuższy jakiś powód, no. Nie, dobra, a czasem... Dieselek taki już na rozjechaniu nie lubi wypluć sobie iskry czasem? Też. Wyobraź sobie, że jedziesz teraz z przyczepą pełną belek. No. I silnik zaczyna pluć pojedynczymi iskrami. Czasem nawet jedna wystarczy, że się zapali ciągnik. A tak no, to wyleci. Pamiętam sytuację, gdzie gościu kurczę jechał właśnie pod górkę starą 60-ką. Z dwiema przyczepami słomy. Tylko dwiema przyczepami słomy. Ale już była stara ta 60-ka. I kurde... Jeszcze to było pod lasem i gościowi wypluło iskry, podpaliło mu się i przyczepy spłonęły, nie? No a 60-ka to każda pluje iskrami. Coś o tym wiem. Ale tamto już kurde, kopcuwa czarne leciało człowieku. Dwie przyczepki słomy i ledwo sobie radziła. No dobra, ale też na przykład jak wiatr jest w kierunku traktora... O tyn, zaro, o tak, wiatry, no tak. Dobra, ale... Nawet, która wydechowa jest skierowana do przodu, no to spajne i tak lecą w stronę kabiny. Ale zauważ, że te iskry wtedy się wracają, bo iskra to nie jest taki, to nie jest to samo co dym. No tak, ale kapujesz. Nie mówię o iskrze, ona... tylko ja mówię o dymie. No ale tu bardziej myślę, że jeśli już chodzi o jakieś walory sensu, to bardziej chodzi o te iskry szybciej, nie? No nie wiem, no może tak. Ale wiesz, na przykład... w tym case jest taki tłumnik, że iskra nie powinna wylecieć w ogóle. No tak, no bo już... Ogólnie już te tłumiki mają, raczej ja się nie znam oczywiście, ja gadam perspektywą tylko i wyłącznie starych ciągników, na których tylko i wyłącznie robię, ale mam tutaj na myśli, że są też takie zbiorniczki i na pewno już mają wszystkie nowe ciągniki, te zbiorniki, więc nie wiem, może to jest tak na jakby, czy no nie mam pojęcia w sumie. Ty Duszek takie głupie pytania wymyślasz. No, a ty kaczor takie odpowiedzi wymyślasz. Kiedy wrzucisz odcinek? No dzisiaj. O, patrz, jaki chojrak, jaki twardy. Dobra, już nie kupuj. Ej, czekajcie, to. Czyli dzisiaj, uwaga, ten jest to... Ten odcinek się pojawi, który teraz obecnie nagrywamy, kaczor, gdzieś pod koniec grudnia. No, a dzisiaj mamy 16 grudnia, proszę Państwa, jest to niedziela i Allok wrzuca najprawdopodobniej swój pierwszy odcinek. A teraz nagrywamy, proszę ja Ciebie, który, 12? 13? 13 chyba, no i zaraz 14 będziemy nagrywać. No.
To widzicie, ludzie, jak ten youtuber o was dba, jak nagrywa na zaś materiały, żebyście mieli co oglądać. Nie, no bo chcę teraz do końca roku wrzucać codziennie te odcinki, które mamy, a później już tam zwolnić trochę, nie? I patrzcie, to jest taki zabieg czysto biznesowy. Teraz was będzie marketing rozpieszczał, a później będzie robił krótkie filmiki dla hajsu ponad 10 minut. To wszystko jest dobrze przemyślane w główce tego youtubera, jakim jest Bychyzy Allot. Wszyscy to bez komentarza pozostawili. No, tak, kaczor, co tak bym mógł wymyśleć? Żeby Alok na coś takiego wpadł? A gdzie tam? Oho! Zostałem przez to zablokowany. Kiem nie umiał skapnąć, czemu mu siewnik nie sieje bez rukawiczek? Raczej czemu mu siewnik bez rukawiczek? Dobra, tam! Ja mu musiałem. Proszę zamilknąć już, kaczor. Zajmij się swoją robotą. A tutaj tak jeszcze dodam, ośmieszając go. Allok nazywa siewnik punktowy sadzarką, tak samo jak twórcy farminga. Ojej, po prostu to się zasugerowałem i tak powiedziałem dwa razy, a ty już wielkie halo robisz. Halo, halo. Zaraz pójdę do prokuratora i się skończy. Prokuratora. Prokuratora. To do prokuratury pójdę, kurde. Ale już ten, na mnie już ręki nie trzyma. Ja już skończyłem 15 lat. Można legalnie, jeśli ci o to chodzi, Allok. To twój problem. Ej, Allok, patrz jakim jestem specyficznym człowiekiem. W zasadzie. Jestem człowiekiem, bym nie przesadzał. Każde pytanie i każde słowo potrafię obrócić, raczej potrafię przenieść do sfery seksualnej. No. Widzisz? A ty mówisz, że jestem zobaczony. Nie no, ty to duszek, ty to jesteś tutaj aż. Wiesz, tam level 1000, nie? Ale naprawdę, ja bym wszystko umiał przenieść do ten sfery seksualnej. Duszek się dowiedział, że kaczor ma siostrę i od razu było, wyślij zdjęcie. Przecież to na odcinku chyba było, nie? Ale bardzo możliwe, bo wyście ostatni odcinek, kurczę, spędzili na pierdzieleniu dupie Mariny, nie? Nie, że wysyłaliśmy sobie zdjęcia kobitek i... A nieważne. Dobra. A w ogóle ty, ja nie z rozpędu nie powiedziałem widzom, co my w ogóle robimy. Jak możecie zauważyć, ja kultywuję. To się da widzieć. Dużek jeździ z sadzarką. Ty. A. Co? Na pusie twoją, ty. Owco, ty. To jest ładne słowo. Pusia. Pusia, tak. Danger tak na ciebie mówił, nie? Ty będziesz klienta? Przypomniało mi się to. Wyciszył Dangera. Ja tylko raz w życiu... Raczej nie, żebym miał coś do Dangera, co nie? Duszek, a ten joł, ale... się skapnął, są cię... O, ty baranie, ty! No gdzie mi tu ciężarówkę zaparkowałeś? To przypadkiem było, a mówiłem ci, patrz jaki skok, a ten jeszcze patrzył się w moją stronę i nie zauważył tego. Co za kotlet, nie? Ale to zaraz zdejmę sobie. Dobra, ty, bo muszę dokończyć, co my tu robimy. Duszek jeździ no, z siewnikiem i się... Boże, jeszcze sobie znacznik otworzył. No, to działa. I sieje nam bawełnę. Bawełna się sieje w sumie, nie? Sieje. Tak. Robimy jakiś odcinek świąteczny? Nie. No. Sieje bawełnę i będziemy cisnąć bawełnę teraz przez co najmniej dwa sezony. Czyli i zobaczymy. No nie, no to potem może dwa. O Jezus. I zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Trochę mnie boli to, że naczepa na bawełnę ma pojemność dwóch belek. Kumasz to Kaczyński? Ej, Allok, ty się ciesz? No się cieszę. Że ten siewnik naprawdę nie sieje bezorkowo. Czemu? Bo jakby siał bezorkowo, to właśnie duszek by ci się pozbył trochę tej górki ze słową. No to zaraz by umarł. Włocławek by spłonął. Ja kończę tam pryskać. Zapomniałem o tym, że pryskam przecież. Oj. A nie, bo to nie jest wyłączone, tak. Aha, włącz się, tak.
Ten lag występuje chyba co 15 minut, nie wiem, czy właśnie to nie jest interwał save'a. No, Bo może tak, być. kurczę, coś mi się kojarzy. Kurda, ten mi tam dopiero tą siódemkę i ósemkę kończy pryskać. Jak ja to nazywam 87. Aha. To w takim razie pole, na którym ja się znajduję, nadaję mu numer teraz, już ci mówię. O Boże. A jak O dowie Boże. się ten z kabiny można teraz normalnie. Nadaję mu numer. I czekaj, ile to jest cyfr? Jakby to? Dobra, nieważne, nie nadaję mu numeru. To by było, czekaj, 190 tysięcy, Tak. 191 716. a tak, Chyba. No. dokładnie, Ej, amatorzy 191 tu. tysięcy. Czekaj, to, a nie wiem, czy któryś z was się podejmie, a nie, to będzie łatwe, a ja teraz spryskam na 62 543. Tak, no. Brawo. Najpierw myślałem, Kaszel że będzie. dorósł do matematycznych liczb. Tak, w końcu mi się udało. Ten znacznik, to ja ci powiem, że jest dobry. No to teraz sobie Pięknie mogę jest. normalnie z kabiny. Możesz mi nawet pole zaorać. No kurde. O Boże, jak to Jeszcze widać, jak? po prostu na minimapie, raczej na minimapie, na tej dużej mapie, bez patrzenia się po prostu na wasze niki, kto czym jeździ. Duszek to jest taki zielony slalom, taki wężyk idzie, a Alok tak w miarę prosto. No wiadomo, bo Duszek to po kilku głębszych jedzie. Duszek jak zwykle pod wpływem. Dobra, wal się dobrze. Pod wpływem dobrych emocji oczywiście, a ty od A razu mnie jak no? hejtujesz. Ten od razu już by cię zbluzgał. Tak. A ja nie wiem, Duszek, co się z tobą dzieje, to ty jesteś Na agresywny. pusie twoją, ty kurde No, baranie. baranie ty. O Jezu, ale mija, och! Na psiochę twoją. Na pusie. Niedobre są te duże siewniki. Bo jak się zrobiło mijak, to tak szybko się nie poprawi. Brawo. Ile na tym myślałeś, Duszkowski? O człowieku, ze trzy odcinki. Czym się Sieje, trąbi? zero. Tu jesteś zero. On się dobrze gada. Kurde, się dzisiaj nie wyspałem, co kawę zrobię zaraz. Ta, ty się nie wyspałeś, ja się nie wyspałem. Ile spałeś godzin? No od 2:30 jak poszedłem, mniej więcej zasnąłem, o której my schodziliśmy z kompa. Po No. drugiej jakoś było. Jak kończyłem grę, no No ty to nie wiem w ty sumie. o 2:30 schodziłeś. No to maksymalnie o 3:00 zasnąłem, no tam plus minus, no podejrzewam, że wcześniej, bo bardzo szybko zasnąłem. A o 6:40 chyba Aneta mnie obudziła. No i dobrze ci zrobiła, bo ty jej nie dawaj spać. Zaspała. No i dobrze ci zrobiła. Część zaspała, nie? I ona do mnie, kurde, wiesz, później już ten i mówi, no to rewanż już był. Nie, to ja na przykład zasnąłem dopiero po 6:00 i się obudziłem po 7:00. I kto tu się bardziej nie wyspał? No ja. Wiadomo, że ja. No nie, bo ty to praktycznie nie spałeś, więc właściwie się nie mogłeś nie wyspać, nie? No w sumie coś w tym jest. No. No ale ostatnio gadałeś przecież, że ci tak 3-4 godziny to ci wystarczają snu. Nie, dla mnie 6. Jakie A 3-4? nie, to ja gadałem 3-4, dobra, nieważne. Mówię, a ty nie masz schizofrenii, tak? No ja nie mam schizofrenii, A ale CIA cię nie śledzi? ja przez moje nieprzespane noce później ciężko mi się skupić. Nie, no dla mnie tak optymalnie, żeby normalnie działać w ciągu dnia, no to te 6 godzinek musi być, nie? Dla mnie. Babę, babę! Najlepiej działam po 6 godzinach. Najlepiej wtedy jestem funkcjonalny. 8, no to mi chce się spać. Jestem przywalony taki. 4 godziny to w sumie też jest w miarę okej, ale jednak nie jest to samo co 6 godzin. A jak już śpię 2 godziny, to już jestem przymulony totalnie. Ja pamiętam, jak 12 godzin przespałem, to tego dnia, co się obudziłem, to chciałem od razu iść spać, bo nie kompletnie jakby tracisz mnóstwo czasu. Jest taki, kurde, jakbyś dzień stracił.
Jeszcze taki zamulony się obudziłem, kurde, to nawet mi się kawy pić nie chciało. Ja ostatnio spałem przez 13 godzin. No ale ty to tak. Wróciłem z ten. To jak Skończyłem ty robotę. spałeś 13 godzin, to ci już na 4 dni wystarczy. No, skończyłem robotę o 12. Taki byłem ściorany, ale jeszcze wbiłem na kompa. Wtedy z wami chyba matchmakinga zagrać. I później zasnąłem o 2. To się obudziłem o 15. I ja tak właśnie często mam, że ja w tygodniu nie śpię zbyt dużo. A później w weekend odsypiam. Cóż za poświęcenie. No. It's amazing. No, żeby w tygodniu trzeba nieraz iść. Później spać, bo tutaj siedzą niełopy i ten na przykład idzie na 14 do roboty, czy tam na 13. Ja idę na 7 rano, ale męczy kurde dupsko, żeby o, dawaj, dawaj, jeszcze jednego, jeszcze jednego. A że ja jestem uległym człowiekiem, tym bardziej na takiego przystojnego dżentelmena, jeszcze o tak wdzięcznym imieniu, to wiesz, to się daje później Allokowi namówić, że zagram kurde 3 matchmaking, jeszcze jest 2 w nocy i idę dopiero spać. Właśnie sobie coś uświadomiłem, Kaczor, jak tak długo pierdzieliłeś głupoty, No. że teraz idę znowu właśnie na 14, do roboty będę chodził. No, tylko wiesz co, problem się pojawia taki, że kurczę, nie wiem kiedy będę nagrywał, pewnie będę musiał solówki grać. No, na to wygląda. Nie, będziemy mogli nagrywać razem w wtorki i czwartki. A co, na po pojedziesz też? Nie, no bo ja wtedy szybciej jestem w domu. No ale o Tak której mam ty akurat pójdziesz? No znaczy ty to załatwione. 12:30, tak? No. Teoretycznie. No to w sumie tak, to w sumie wyjdzie tak. Ej, nie, ty, poczekaj. No to w sumie tylko poniedziałek nam odpadnie. W poniedziałek bym musiał. Może nie muszę nagrywać w sumie wtedy. W poniedziałek bym nic nie nagrywał najwyżej. Wtorek bym z tobą nagrał jeden odcinek, bo byśmy zdążyli. W środę znowu nie nagrywałbym. W czwartek byśmy sobie machnęli ten odcinek jeden. No i w sumie w piątek fajrant, jak ja przyjdę z pracy, a będę miał w sumie chatę wolną, bo Aneta już jedzie do domu. Ty, no to będę mógł nagrywać, bo cały weekend zostaję w Poznaniu. Ja dopiero we O Wigilię jadę do kurde. domu. A ja się, Boże, ja się modliłem, żeby on wyjechał na kilka dni, na Nie, jakiś ja wyjeżdżam, weekendzik. Kaczor, to ja cię teraz uświadomię, wyjeżdżam we Wigilię. No w sensie we Wigilię już mnie nie będzie raczej na kompie, O bo od kurde. razu po pracy idę do roboty na 6, tam pewnie do 12, 13. Ty, we Wigilię to i mnie na kompie nie będzie. Czemu? A co, może moi rodzice i wszyscy będą siedzieli przy No, a wigilijnym co, będziesz z nimi stole? siedział głupio tak? A ja, czekaj, czekaj, matka, bo ja tutaj muszę Aloka No. wyprzedzić. Nie, a ten, no we Wigilię no to mnie już nie będzie praktycznie na kompie, no to ostatni raz będę w niedzielę. We Wigilię jadę do chaty, znaczy idę do pracy, po pracy jadę do domu. No i no to zabieram ze sobą laptopa, ale na tym laptopie mi nie pójdzie niestety farming, więc mnie nie będzie. Chyba, że pożyczę laptopa, to też się może zdarzyć i wtedy będę miał farminga. No bo we Wigilię, a nie, ty poczekaj, bo teraz moja siostra robi Wigilię, więc będzie impreza jakaś pewnie. Wigilijna. Znowu pijany. Nie, ja nie piję. Tak, No Jezu. naprawdę, no Boże, za kogo wy mnie macie? No i Poduszek nie jest zboczony. w Seba, pierwszy dlaczego dzień tak świąt mnie nie idziesz? będzie, no bo jadę do Seba, rodziny. dlaczego tak idziesz? Nie chcę zmieniać pozycji. Oj, fal się. Nie, ale wiesz, ja też na przykład brzydzę się ludźmi, którzy piją alkohol. No. Beze mnie. Dobra, dokończę wam. W pierwszy dzień świąt jadę tam no, do Anety i do swojej rodziny gdzieś tam jadę. No i w drugi dzień świąt, Kaczor, uświadomię cię, wracam już do Poznania. Kurde, pierwszy dzień świąt, ja będę po rodzince jeździł. No i w drugi dzień świąt niewykluczone, bo zobaczę jeszcze jakie będę miał plany, ale jak nie będę miał żadnych planów wyjazdowych ani nic w drugi dzień świąt, to niewykluczone, że ja już w pierwszy dzień świąt wieczorem przyjadę do Poznania. Albo na Wiesz, jak noc. to jest. Nie wiem. Kurde, ale ziewam cały czas. Przepraszam was bardzo wszystkich tutaj zgromadzonych na tym odcinku, ale jakoś tak. Bo to kogoś obchodzi. Ej, a wiecie, że podobno ziewanie jest strasznie zaraźliwe? No Ale dobra, jest. wracając, bo znowu od wątku ten uciekam.
Czekaj, to ciebie nie będzie w drugi dzień świąt, tak? Nie będzie mnie w pierwszy dzień świąt A, i we pierwszy, Wigilię. czekaj, Czyli w dni, pierwszy w których ciebie Wigilię. też nie ma. Czyli tak, ja w Wigilię, raczej tak, od rana mama będzie mi kazała coś robić, jakieś przydzielała zadania, więc ja cały dzień Masz tu najpierw wydziob chleb? tak, O nie będę ten Jezu. na kompie. Później pierwszy dzień świąt, chyba że w nocy coś tam przysiądę, o, to jest jakaś szansa, coś tam nadgonię. Ale właśnie tak się teraz zastanawiam, bo święta to jest czas rodziny. Tak się zastanawiam teraz, czy przypadkiem nie wyłączyć serwera na te 2 dni. O, przepraszam bardzo. Nie, ale kurczę, serio się tak zastanawiam. Co za prącie. W ogóle trzeba serwer nie przedłużyć. Nie będzie. Zrozumiem tak, że Duszek? na serwa. Duszek? A? A ty przypadkiem nie wisisz kasy? Co? Kasę mi wisisz. Jaką kasę? Za serwer. Kto tam nawala teraz? No i Duszka jak zwykle z chaby. Duszek, co tam ci mama kotleta ubija, czy co? No i się wyciszył, patrz, jak o pieniądzach się zaczęło, to się wyciszył. To Nagle chyba... tam mama z chaby tak pokryją wali. Tak, 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 Duszek. Widzisz, Zaczął Michał. nawalać No nie pewnie, słyszysz? Nie słyszę. pewnie drugą ręką zaczął nawalać w ścianę i że Pewnie o, tak, mama w no. kuchni schabowe tłucze. Dobra, Duszek, w każdym razie teraz ty opłacasz serwer, albo ty, albo Kaczor. Jaki jest ten? No, no Ja ten. mogę opłacić. Ile? Nie wiem teraz ile będzie, 3 dychy chyba. Dla mnie jak splunąć. Jak 3 dychy? Miał być dycha. No, to była promocja, że kosztował 20. Mieliśmy się Ty składać na patrz pół. jaki cwaniak. Kupił ten, kupił serwer na promocji. Dobra, nie? Kaczor tam już się nie mądralu. Ja i tak mam do opłacenia jeszcze teraz z TeamSpeak'a, gościu. Dobra, to ile chcesz? Ja się też no na ja TeamSpeak. po odcinkach ci powiem. Ej, właśnie, bo a propos odcinka, czas już nam minął. Okej. Także no, to co, to was zapraszamy do następnego odcinka, gdzie będziemy już kosić bawełnę i zobaczymy, jak wyjdziemy na tym biznesie. Podejrzewam, że marnie, ale Dokładnie. liczę na to, że chociaż z jednego pola będę miał 2 belki. To już bym był usatysfakcjonowany. No, cześć. Dobra, pa, pa. Pa.